Push in. Wstawaj, idziemy na śniadanie wszyscy razem. Nie wiem, czy ty się zmieścisz, ale jak coś, to dostawimy ci znaczy nie stolik, może tylko jakieś krzesło, spokojnie. Ej, ale czy ty tym pupskiem się zmieścisz? Myślisz, że Pushin zmieści się na krzesło? Tak. No słuchajcie, my z Pushinem dzisiaj mamy dzień pełen atrakcji, bo mamy tutaj rozpiskę na cały dzień po prostu, co będziemy dzisiaj robić. I dzisiaj wjeżdżają już takie wielkanocne rzeczy, więc Pushin będzie miała szansę, bo to jest dziewczyna, zrobić wielkanocny wieniec. Idziemy na śniadanko, tak zaczniemy dzień z naszą Pushin i ciekawe, co wybierze sobie do jedzenia. Ale ja bym powiedziała, że może jakieś naleśniczki, może jakieś gofry, no ale spokojnie wybierzemy, tak żeby nie była głodna i żeby się najadła. Pushin pierwszy raz jedzie windą na śniadanie. Oliwcia, ty wcinasz jajecznicę. Wszyscy wcinają, tylko ja i Pushin nie mamy jeszcze jedzenia. Ładnie to, tak? Czemu to Pushin nie je? Może trzeba ją nakarmić? Pushin nic nie chciała zjeść, dlatego że powiedziałeś, że jest gruba. Nie, ja nic takiego nie wiem, co ty kłamiesz? Z Oliwią to powiedzieliście. Co ty kłamiesz? Powiedziałaś tak? Powiedzieliście, tak? Wiesz, co powiedziała mama, to powiedziała. Nie, tak, ja powiedziałam tak. Tylko... Nie, ty powiedziałeś. Ja powiedziałam tylko, czy się pupskiem zmieści na krzesło. No właśnie. Nieprawda. I jej się przykro zrobiło. Ona nic nie chciała zjeść. I jej się przykro, czy się zrobiło. Idziemy wybrać dla niej jedzenie. Nie ma, że nie zje śniadania. Dostaliśmy znak, że chciałaby zjeść naleśniki albo pancake'i. No i widzieliście, że takie są dżemiki, Nutella, wszystko, więc zaraz jej nałożymy i dopiero pójdziemy na resztę atrakcji, no bo bez śniadania to na niej będzie miała siły się bawić. Idziemy? Teraz gdzie idziemy? Z Pushinem, co? Na plac zabaw? Tak. Zdecydowanie jest tutaj za mało miejsca. Dawid, wysiadaj. Żartuję. Słuchajcie, no na pewno dzisiaj z Pushinem musimy iść nad morze. To będzie pierwszy raz Pushin nad morzem. No i oczywiście sala zabaw, oczywiście basen. No wykorzystamy po prostu wszystkie dostępne tutaj atrakcje w Holiday Park Resort w Rowach, żeby Pushin miała super dzień. Słuchajcie, my już po śniadanku i teraz lecimy do Małpiego Gaju, do takiej sali zabaw, do Figloraju, bo tam jest tyle atrakcji, że Pushin na pewno nie będzie się nudziła, a potem zabieram ją nad morze. Pierwszy raz Pushin nad morzem. Naprawdę. Zobaczcie, my tutaj mamy taki fajny taras, gdzie można sobie wyjść. Widać, tutaj mamy boisko do siatkówki. Tutaj jest taki piłkarzyki i tenis stołowy. Tam jest plac zabaw. No zobaczcie. Zwiedzamy, zwiedzamy. Na baranda, Pushin? Mhm. Ciekawe, co Pushin powie na ten gigantyczny basen zewnętrzny, jak to zobaczy. I dotarliśmy, słuchajcie. No i Pushin, co ty byś chciała teraz? Automaty, gry, kulki, zjeżdżalnia? Ona usłyszała o tym basenie zewnętrznym i ona teraz chce tam iść. To Pushin? No, musicie zostać, a ja muszę z nią iść teraz. To jej pokażesz. Ale jak ona nie będzie chciała tu wrócić, a ja jej kostiumu nie wzięłam. Kąpielowego. Nie no, słuchajcie, takiego obrotu spraw to ja się nie spodziewałam. Stoję sobie tutaj w cieniu akurat, bo strasznie grzeje słońce, w ogóle piękna pogoda jest. A Pushin? Ja wiem, że ty być może chciała się trochę poopalać, ale może jeszcze inne atrakcje wykorzystamy, co? Jestem uziemiona. A może Pushin pojeździłaby na hulajnodze albo na samochodziku? Niech się obraża, ja ściągam ją do środka, tam gdzie bawi się Stasik i Oliwka. No bo przecież ja nie planowałam się teraz opalać, no ludzie. Serio? Automat z minimelcami? Zostawiłam na chwilę Pushin z Dawidem, Oliwką i Stasiem i ja poszłam sobie tam do domku naszego, do apartamentu, skończyć filmik dla was i wracam i zobaczę, co oni przez ten czas robili.
Słuchajcie, na sali zabaw właśnie zaczynają się zajęcia, taki rozruch, fitness, aerobik, może jakaś yoga. No i nie wiem, czy Pushin będzie chciała brać w tym udział, no ale my jak najbardziej zostajemy, więc pokażę wam przebitki, co tam się działo. Pushin na pierwszy z automatów i zobaczymy, czy uda jej się wyłowić dużo tiketów, czy nie. Oliwka zaczyna kręcić. Wiesz co, powinnaś Pushinowi tą opaskę założyć. Żeby on mógł on sobie... dotykał i płacił, tak. Nie? Znaczy ona, to jest ona. Ale ona, no dobra, spróbujemy. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Poczekajcie. Dobra. I Pushin sobie zaraz odpali swój własny automat jakiś i zagra oczywiście z moją pomocą. Próbujemy wyłowić z Pushinem misia z automatu. Nie wiem, czy się uda, ale spróbujemy. Pushin sobie tutaj dokłada opaskę. Dobra, i co? Tutaj. Oh my god, to jest masakra przecież. To się nie uda, nie ma szans. Czas ci leci. No, Jezus. Nie patrz na to, Pushin. A to pomóc. Dawid. Zostaw się rzucić. My razem z Pushin jesteśmy obrażone na wszystkie automaty i czekamy, jak będą zajęcia kreatywne zrobienia wieńca. No. Też jedno trafiła. Oliwka, jak to jest możliwe, że udało wam się wyłowić? Ile tutaj jest dyszka? 20 zł mamy. No to teraz sobie rozmienić. Na 5 zł. I dla Pushin, na automaty. Tak, i ja chcę spróbować na tego wielkiego hagiwagi. Spokojnie, masz jeszcze 12 sekund. I co teraz? I koniec, przegrałaś. Ja przegrałam, no spadnie. No ale to ma wpaść do tych tych. Jak ja myślałam, że to tam ma do środka wpaść. Stasiu, wiesz co? Pushin jest smutna, bo przegrała w grę, to weź ją w kulki wsadź na pocieszenie. Pushin na pocieszenie ma zjechać ze zjeżdżalni, słuchajcie. Ale to Stasiu, to ty ją tam wciągniesz, czy ja mam ją wrzucić i na 3-4 sobie zjedziesz z nią? Dobra, uwaga, poczekajcie. Pushin, ej, ona już jedzie, zobaczcie. Nie tak! Oliś, jak poprawiłaś już Pushin humor, to zaraz lecimy z nią nad morze. Ale najpierw jeszcze automaty. Tak. Kurczaczki też dobra podpowiedź. Po robieniu wieńców wielkanocnych, które wyszły super każdemu naprawdę, idziemy z Pushin na watę cukrową, bo to jest kolejna atrakcja, no a Pushin wiadomo lubi takie słodkości. Zaraz wybieramy się nad morze, jak zjemy tą watę i jest problem, bo ta wata farbuje zęby na niebiesko. Dobrze, że Pushin jej nie je. Dbam o jej zęby. To co on sobie tak zażyczył? Co? Uczę się na razie tym jeździć, okej? Okay? A my nie możemy wsiąść, Oliwko? Nie. Słuchajcie, no z kim jak nie z nami, Pushin by miała lepiej. Dowieziemy prosto pod drzwi. Nie pędź tak, bo to jest 5 km na godzinę tylko. Zwalniamy, przestrzegamy przepisów ruchu drogowego. Już prawie jesteśmy. No i zaraz jeszcze zabierzemy Pushin nad morze. No i was też. Całą rodzinką, oczywiście z Pushin, idziemy teraz nad morze przywitać się wreszcie, bo wczoraj dotarliśmy, a jeszcze nie mieliśmy okazji iść na plażę. No i zobaczymy, czy jest blisko, czy daleko, ale podobno jest bardzo blisko. Ciesz się, że Pushin nie chce iść tak jak w Stasiu. A przecież ja mogę ją wziąć na baranda, żaden problem. I jeszcze w ogóle, jeżeli byście się zastanawiali, skąd Pushin się u nas wzięła, dostałam ją na walentynki. Tyle ją przed wami kryłam. Od tego pana. Dostałam z Pushin w prezencie tym barka i... Zobaczcie to!
Na drogę. Na drogę. Idziemy nad morze. Wchodzimy na plażę, wejście numer 4, słuchajcie. Tam już widać morze i zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie z Pushin. I pierwszy raz nad morzem, ale my jesteśmy super opiekunami i zabierzemy ją wszędzie, nawet w góry. Muszelki zbierasz? Pierwsza muszelka Pushin zebrana nad morzem. Proszę bardzo, o, na łapce pięknie. Ej, ale bardzo dużo jest tutaj muszelek. Ja właśnie się dużo. Zastanawiałam z Oli, ale superowa! Zastanawiałam się z Oli, czy będą muszelki, czy nie. I wcale tak mocno nie wieje. Mega pogoda jest to. Nieduże! Słuchajcie, jest pięknie. Na maksa jeszcze w ogóle mamy tak piękną pogodę. Jest ciepło, ja jestem w samej bluzie. Nie ma jakiegoś mega dużego wiatru. Jest tyle muszelek. Oliwka tyle już muszelek pozbierała. A potem jeszcze, słuchajcie, idziemy na basen. Będziemy mieli znowu dobre jedzonko. No i wieczorem znowu jakieś animacje. Ma być konkurs na wielkanocną kartkę świąteczną. Bardzo dziękujemy Holiday Park Resort za zaproszenie, że zaprosili nas i Pushina i w ogóle jeszcze mam jeden hitowy odcinek, ale to będzie za chwilkę, za niedługo. Stasiek teraz poszedł do wody. Ciepła czy zimna? Pushin nie chce iść i Stasiek też nie chce iść. Takie życie matki. My idziemy, Stasiu? Tak. I Pushin też idzie. Pushin jest obalantra. Ej, Pushin jest ciężka. Słuchajcie, my wróciliśmy ze spacerku i co teraz robimy? Pushin chce obejrzeć nagrane materiały, z jej udziałem oczywiście. No i zobaczymy, co uda się z tego dnia zmontować, ale jeszcze bardzo dużo przed nami. Patrzymy sobie tutaj na plan i zobaczcie, co my tutaj mamy. Teraz jest przerwa o 17 na przykład dla dzieci. W kawiarni będą niespodzianki słodkie rozdawane, potem warsztaty kulinarne, potem rodzinne warsztaty i konkurs na megakartę, ale my dzisiaj jeszcze planujemy jeszcze wizytę na basenie, no i oczywiście Pushin idzie razem z nami. Odpoczęliśmy sobie trochę i teraz idziemy z Pushin, no i oczywiście z całą rodzinką, na obiad, o kolację, a potem basen. I nie rób sobie żartów, tylko normalnie jedz, okej? Oliwka, co polecasz do jedzenia? Nuggetsy, frytki, ziemniaczki, zupki? Schabiki. Schabiki? Pushin, co ty zjesz? Stasiu je rybkę, Oliwka ma pampuchy, Dawid ma mieszankę wszystkiego, a Pushin ma sushi. Ja też chcę próbować sushi. Ty też chcesz sushi? Ja też. Chcę próbować tylko. A to zaraz spróbujecie. Po obiedzie przyszedł czas na deserki, no i ja tutaj mam akurat dwa ciasta, ale testuję, okej? Okay? Ja musiałam wziąć dwa, nie to, że ja tyle jem słodyczy. Dobra, lubię słodycze, ale na przykład Stasiu ma owocki. Bo tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, czy chcecie jakiś owoc, czy deser, czy jakąś galaretkę, czy właśnie ciasto, ale okej, okay, podzielę się z Pushin, żeby nie było, że sama tyle zjem. Chyba nie smakowało. Powiedziała, żebym zjadła sama. Dla kogo ta galaretka jest? Dla Pushina. Dla Pushina? To dbasz czemu ty o niego? Ją jesz? A co tu jest? Co tam jest w środku? Nom. Zobaczcie, najedzona i szczęśliwa. Pyszne sushi było, nawet Oliwka jadła. Oliwka, potwierdź. Tak. Właśnie wybieramy się na basen, rękawki nadmuchane. Podeszłam w ogóle tam zajrzeć, nie widziałam samego basenu, no ale to zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Przebieramy się i wchodzimy na basen. Tam już słychać jakieś odgłosy zabawy, więc zaraz wam pokażemy, jak jest w środku. Mokrzyć sobie futerka i siedzi sobie na leżaku, więc no my korzystamy, a Pushin sobie odpoczywa i się relaksuje. Jak? Podoba ci się? Tak. Było bardzo fajnie. Z tyłu Pushin i nasze wszystkie rzeczy, w które zaraz się przebierzemy i zabieramy was znowu do tej kawiarni, sali zabaw i tak dalej. Może jeszcze załapiemy się na animacje jakieś, więc zaraz wracamy. W
wracamy do was z nocnych wypadów. Znaczy, no jest już ciemno, ale jest około chyba godziny 20, może po 20. Ogarnęliśmy się po basenie i idziemy właśnie do kawiarni, tam na ten wewnętrzny plac zabaw na Małpi Gaj. Oliwka w ogóle powiedziała, że zjadłaby coś słodkiego, jakiegoś donata. Puszyn pewnie też, ja może też, Stasiu pewnie też, więc idziemy na jakieś słodkości. Ciekawe, czy się uda, czy się nie uda. Tam w środku są pieniążki. Tak, ale ostatnio próbowałem. Tu robię Sonika. No i co? Oliwka, Sonika? Kto wygra? O nie! Jak wy to zrobiliście? Szybko! A ja akurat nie widziałam, bo byłam zobaczyć, co Stasiu robi. No nie wiem. Ej, ale on się ucieszy! No! Idę go zawołać. Idź go zawołać. Oliwka zgarnęła z automatu jakieś jajo, papi, frenchka. Tylko to mi się udało. No ale udało ci się, to proszę, tak. Otwieraj. Oj, co ta? Liczek! Ło, ej, wielkanocny, Oliwka! Na Wielkanoc! Co? Jak co? Popcorn mamy. Zobacz. Tylko, że mógłbyś nam podać pilot, to byśmy sobie coś obejrzały, akurat tak. I jak coś, to my to łóżko dzisiaj zajmujemy. Trzeba się wymieniać. Ty dzisiaj śpisz tam, a ogólnie bardzo się wygodnie śpi na tej kanapie, więc to my dzisiaj z Oliwką i z Puszyn jakby dziewczyny tu, a chłopaki tam. Nie. Mhm. Pamięć, ten, nie pamięć, tylko kamień, papier, nożyca. 3, 4. 3, 4. No co to jest? No, oszukujesz. No żółwik. 3, 4. Nie, co? Nie, dobra, wygrałem. Dzięki! Na jak razie. Wygrałeś? Wygrałem, bo ty oszukujesz. Ty zawsze oszukujesz, a potem na filmiku jest dzieja. Wygrałeś na tej kanapie śpienia. O, popcornik. Idealnie. Mama też. Nasz śpię. Dzień z Puszyn dobiega powoli końca, bo mamy już wieczór. Zaraz pójdziemy się kąpać. Puszyn oczywiście nie, chociaż nie powiem, kto lekko ją wykąpał, bo komuś wylał się na nią sok. I gdzie, tu jest mokra, troszeczkę. Widzisz, co tata zrobił? Mam nadzieję, że miło wam się oglądało i fajnie spędziliście z nami czas. My jakby ten dzień zaliczamy do jak najbardziej udanych i myślę, że Puszyn też powinna być zadowolona, no bo słuchajcie, no tyle atrakcji w jeden dzień. Teraz zrobimy sobie filmowy seansik, popcorn mamy, mamy jakieś tam napoje. Dawid z Oliwką przyniósł do tutaj do naszego tego apartamentu, pokoju, więc dziękuję za oglądanie. Puszyn też dziękuję, mamy nadzieję, że wam się podobało. Więc co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. A teraz żegnam się z wami i do następnego. Hej! Papatki?